Witajcie, wzmacniacz Haydn HGT-P. Taki ciekawy 15-watowy wzmacniacz. Mamy na pokładzie oczywiście Chester, Master, jeśli chodzi o głośność, Reverb. No i tradycyjny equalizer, Treble, Middle, Bass i wyjście na słuchawki. Tak brzmi czysty kanał. Chcemy dodać przesteru do tego. Nie ma tutaj jednoznacznego włącznika tego przesteru. Tu możemy po prostu zwiększamy sobie tą gałeczką gain stopniowo. Na przykład mamy. Teraz mamy po prostu czysty kanał, a jeśli sobie chcemy dodać przesteru, standardowe ustawienie, zwróć uwagę na equalizer. Teraz sobie troszeczkę go zmodyfikujemy. Dużo inaczej to brzmi. Możemy, no powiedzmy, troszeczkę może za jasno było. Widzicie, testując różne wzmacniacze, dochodzi się do wniosku oczywistego, że w każdym z nich ustawienia equalizera powoduje zupełnie inne brzmienie. Nawet jeżeli ustawimy brzmienie przesteru w miarę zbliżone, podobne do tych poszczególnych różnych modeli, to jednak equalizerem możemy ukręcić zupełnie inne brzmienia. Na przykład jeśli bym tutaj teraz dał, spróbował na przykład tak zrobić, zobaczymy jak to będzie brzmiało. Thank you.
tutaj takie różne dziwne rzeczy. Włączę reverb. Zabawa jest całkiem ciekawa. Konstrukcja kolumny tej, przepraszam, konstrukcja tego komba otwarta, pokażę już z tyłu. Łap się. Oryginalny głośnik Celestion. Celestrzyn. GBA-15. 8 cali. No i widzicie, można z tego coś fajnego ukręcić. Zapraszam do zakupów.